Cześć! W ostatnim czasie, i mam tu na myśli jakieś dwa lata prawdopodobnie, em, za każdym razem, kiedy ktoś kupuje sobie nowy komputer, może napotkać spory problem z w ogóle włączeniem The Sims 3. I nie jest to wina ani Windowsa 11, ani teraz EA App, nic z tych rzeczy, chodzi o procesor. Procesory Intel od 12. generacji w górę, ja mam 13., po prostu nie są kompatybilne jakby z The Sims 3 i wtedy kiedy jakby normalnie ten program startowy wam się odpali, ale jak chcecie włączyć grę, to robi się coś takiego, wywala Was po prostu do EA App. Dokładnie to samo się dzieje wtedy, kiedy macie przeciążone pliki cache i kiedy je wyczyścicie, to to się naprawi. Ja mam dosyć często taki problem z dwójką, znaczy problem, taką sytuację, zwłaszcza jak się ma dużo kastą contentu, to te pliki cache trzeba gdzieś tam regularnie czyścić, więc jeśli nie macie nowego procesora i coś takiego się dzieje, to chodzi o pliki cache. Dam wam w opisie artykuły do tego jak wyczyścić te pliki. Tutaj u mnie ewidentnie chodzi o procesor, także muszę sobie to naprawić. Możemy zrobić to razem. Są zasadniczo w sumie trzy sposoby na to, znaczy są takie dwa starsze sposoby, czyli że można sobie w ogóle jakiś tam skrypt odpalić przez PowerShell, żeby jakby siła procesora się tam zmieniła, no nie? Można sobie też to zrobić ręcznie. Jak mamy włączony ten program startowy, to możemy sobie wejść w menadżera zadań, Ctrl, Alt, Delete, albo na pasku startowym, tym pasku zadań też prawym można kliknąć i tam będzie menadżer zadań. I tutaj trzeba wejść w szczegóły, znaleźć ten Sims 3 Launcher EXE, gdzieś to tutaj powinno być, tak jest, kliknąć na to prawym, zrobić ustaw koligację i wyłączyć wszystkie procesory oprócz CPU1. I w ten sposób gra się odpali, ale będzie działać jak gówno. Będzie się ładować 100 lat, więc najlepiej w momencie, kiedy gra się już odpaliła, znowu wejść do menadżera zadań i w aplikacji znowu szczegóły, i w aplikacji TS3Xe, czyli już po prostu takiej grze grze zasadniczo, znowu wejść w ustaw koligację i włączyć z powrotem wszystkie te procesory. Tylko, że to trzeba by było robić, jakby obie te rzeczy trzeba by było robić za każdym razem. Bo kiedy włączamy te procesory z powrotem, to one w tym programie startowym też się włączają wszystkie z powrotem i znowu będzie nas wywalać do EA App. Um, więc Lazy Duchess, osoba absolutnie niezawodna, jeśli chodzi o Simsy, Sims 2 i Sims 3 szczególnie, ma na swoim Mod The Sims i pewnie na Tumblerze też po prostu patch do tego, który został stworzony w maju 2022. Więc ja sobie to pobiorę i sprawdzę, jak to działa. Bo jakby co, to Smooth Patch nie załatwia sprawy, bo już zainstalowałam sobie nowy Smooth Patch i absolutnie nie naprawia tego. Gdyby naprawiał, to nie byłoby oddzielnego pliku od tego samego autora, no nie? To ja sobie to rozpakowuję, WinRar. Działa też na średniowiecze jakby co, bo średniowiecze ma dokładnie ten sam problem. Z tego co widzę, to to trzeba chyba odpalić. Czyli tych plików nie wrzuca się do folderu swojej gry, tylko po prostu trzeba odpalić ten jeden plik i wybrać plik, który odpala grę. Czyli game Bin to będzie TS3 a czy launcher też nie launcher się w sumie włącza, więc właściwie po co? Dobrze. I nawet tworzy jeszcze backup tego starego pliku, jakby co? I wtedy to rozszerzenie bug można usunąć i jakby będzie się miało ten oryginalny plik, no nie? Ym, więc jakby coś się miało, nie wiem, zepsuć, cokolwiek, jakby na wszelki wypadek jest po prostu. Macie dostęp do tego starego, niespaczowanego pliku. I teraz zobaczmy. Wspaniale, włączyło się dobrze i nic więcej nie musiałam robić. Jeszcze na wszelki wypadek sprawdzę jeszcze raz. W ogóle uruchomię ponownie komputer i sprawdzę jeszcze raz. Dobra uwaga, uruchomiłam ponownie komputer. Sprawdźmy. I jazda. Wow! Włączyło się. Wspaniale, to znaczy, że teraz za każdym razem, przy każdym uruchomieniu komputera, uruchomieniu gry i tak dalej, zawsze to się będzie włączać. Jest zrobione totalnie na stałe. Wspaniała sprawa. Dziękuję, Lazy Duchess. Więc jeśli macie, znaczy w sensie nie musicie nawet wiedzieć, jaki macie procesor, no nie? Jeśli pokazuje wam się ea app zamiast gry, wyczyścicie kasz i nadal pokazuje wam się ea app zamiast gry, to znaczy, że macie nieodpo znaczy nieodpowiedni, no w sensie za nowy procesor na Sims 3 i musicie zrobić tego pacza. To jak już przy tym jesteśmy, przy okazji powiem wam, pokażę wam jak dopasować sobie kartę graficzną i procesor do gry, żeby były rozpoznawane i żeby gra mogła z nich normalnie korzystać. Bo wiecie, Sims 3 to jest stara gra, to tak dla tych co nie wiedzą w ogóle o co chodzi i ona w swoich rejestrach nie ma w ogóle żadnych nowych kart graficznych, takie które wyszły po tym powiedzmy 2014 roku, no nie? Więc może być pewien problem z tym, żeby wystarczającej ilości pamięci z tej karty graficznej używała i tak dalej, no bo po prostu jak nie wie co to jest za karta, no to nie, nie może jej użyć. I do tego też jest program, który zrobi to za Was. Najpierw pokażę Wam, jak to wygląda, kiedy ta karta nie jest dopasowana. Wchodzimy w dokumenty Electronic Arts The Sims 3 i tutaj jest taki plik de Device Config. Ja już to mam domyślnie, ale robimy Otwórz za pomocą Notatnik i możemy się dostać tutaj do, do środka tego pliku i tutaj wykrywa teoretycznie moją kartę graficzną, jakby on widzi, jak ona się nazywa, ale mamy Found 0 Matched 0. To znaczy, że ta karta nie jest rozpoznawana przez grę. Musiałyby tutaj w obu miejscach być jedynki, żeby stwierdzić, że karta jest rozpoznawana. Może być też tak, że jest znaleziona 1, dopasowana 0, czyli też wtedy nie jest rozpoznawana. Muszą być dwie jedynki. No i do dopasowania karty graficznej jest właśnie taki programik. Żeby go pobrać, musicie założyć konto na tej stronie, ale nie jest to jakaś duża fatyga. Dajecie po prostu maila, weryfikujecie tego maila, robicie sobie nick, hasło i już jest zrobione i już możecie to po prostu pobierać. Ja żeby to pobrać, klikałam po prostu manual tutaj i tak, i download i te oczywiście wersję darmową. I trzeba parę sekund poczekać i to się pobiera. Pobrałam drugi raz specjalnie dla was. Potem jak już macie to w folderze, no to oczywiście musicie sobie to rozpakować WinRarem, żeby mieć um, dostęp do tego pliku. I ten plik wygląda w taki sposób. Od razu jak się odpala ten program, to on widzi wasze karty graficzne. Jeśli tutaj nie zgadza się coś, w sensie tutaj bardzo ogólnie on to opisał, że jest po prostu Intel i Nvidia, czyli Intel, czyli moja zintegrowana karta w procesorze i Nvidia, czyli ta dedykowana, dodatkowo wpięta w płytę główną, no nie? Jeśli by się okazało, że nie wiem, wiecie, że macie Nvidia, a wam pokazuje kartę Radeon na przykład, czy coś, no to wtedy możecie zrobić nie i on wtedy będzie pytał, czy to jest nowa karta, w sensie taka, która w ogóle weszła na rynek bardzo niedawno, na przykład miesiąc czy dwa miesiące temu, no to wtedy Możecie dostać po prostu powiadomienie, poczekaj na aktualizację, bo ten program ogólnie dodaje do rejestru gry wszystkie karty graficzne, jakie istnieją w tym momencie. No i oczywiście na miarę tego, na ile autor jest w stanie to na bieżąco aktualizować, więc różnie może być, jeśli macie super nową kartę. Ale no, na przykład moja nie jest nowa, bo kupiłam ją 3 lata temu, więc <gryw> powinno być ok. Raczej dla znacznej większości ludzi powinno być spoko, więc w tym momencie możecie dać tak. Jeśli widzicie, że po prostu firma, ma, grafiki się zgadza. Um, dobrze jest w takich sytuacjach jednak wiedzieć, jaką ma się kartę graficzną, też mogę Wam zaraz pokazać, gdzie się dowiedzieć, jakby co. I jak zrobię tak, to jest tutaj takie powiadomienie, że można tego patcha zrobić. No i tutaj ja sobie wybieram Origin, bo tutaj można też wersję Steamową pokazać. Tutaj nawet nie mogę, bo nie mam czegoś takiego. Um, nie mam na Steamie zainstalowanego Sims 3, tylko na EA App. Origin, EA App, nie ma różnicy, to jest to samo. Jeśli macie grę z płyt, no to też możecie jeszcze wskazać folder, gdzie ona jest zainstalowana, więc jakby wszystko, wszystko się zrobi, wszystko można zrobić. Um, tak, ja wezmę tutaj wersję Originową i on tutaj już już od razu mi to spaczował, e, czyli edytował plik tam, gdzie gra jest zainstalowana. U mnie to jest dysk G, ale domyślnie będziecie to mieli na C, i u mnie to jest Electronic Arts, u Was to może być inaczej, zależy gdzie sobie grę zainstalowaliście. E, The Sims 3 oczywiście, i tutaj e, game bin i tu na wierzchu są takie różne pliki i właśnie potrzebujemy pliku em, graphics cards i graphics rules. E, zrobiłam sobie tutaj wyświetl rozszerzenia nazw plików, żebyście widzieli, że to są pliki SGR. Takie pliki się zawsze otwiera notatnikiem, żeby się dostać do nich do środka. Otwórz za pomocą notatnik, już to chyba pokazywałam, ale jakby co, bo ja tutaj sobie klikam podwójnie i jest zrobione i no. Są też pliki old, em, które, no to jest taka kopia zapasowa, możecie sobie to wyciąć z tego folderu, albo możecie nie wycinać i też one nie są duże, a Gra, prawdopodobnie nie będzie ich w ogóle czytać, będzie ignorować je totalnie, ale jak chcecie mieć porządek, to możecie je po prostu przenieść gdzie indziej jako taki backup. No i ten program, tak jak chyba wspomniałam, po prostu dodaje wszystkie karty, jakie istnieją. Więc ja sobie mogę wyszukać mm, swoją, na przykład 1660 wpiszę. I tutaj dokładnie moja to jest ta, bo po tym numerku poznaję, że to jest to, ale generalnie, jeśli wasz model w ogóle znajduje się na tej liście, no to jest wszystko spoko. Możecie sobie zrobić takie dodatkowe sprawdzenie, czy na pewno ta karta tutaj jest. Jeszcze jest Graphics Rules, w którym on zmienia. Nie jestem do końca pewna, czy jeszcze coś, ale na pewno zmienia to. Texture Memory i yy, wydaje mi się, że on robi tutaj jakąś taką domyślną wartość, a nie na podstawie tego, jaka jest faktycznie wasza karta graficzna. Nie jestem pewna, może mi to zrobił na podstawie integry tego Intela zamiast NVIDIA. Nie wiem, bo mam dwie, więc różnie może być. Ale jeśli chcielibyście zrobić to sobie tak, wiecie, na tip-top, to możecie ręcznie tutaj jeszcze dodatkowo to zmienić. Jeśli wiecie ile VRAMu ma wasza karta graficzna, można to wygooglać. Wystarczy wpisać po prostu w Google swój model karty graficznej i dopisać do tego VRAM. Tak, ja sobie mogę wpisać GeForce. GTX1660 albo 1660, tak łatwiej powiedzieć, TI i WIRAM. OK, jak wcześniej tego szukałam, to jakoś łatwiej było to znaleźć, ale no tutaj mamy na przykład pamięć 6 GB, tak? I to jest właśnie to. Więc może być różnie: możecie mieć 4, możecie mieć 8, i do tego pliku wpisuje się. Jakby nie musicie koniecznie raczej tego zmieniać, ale po prostu jak chcielibyście mieć już tak naprawdę dobrze to zrobione, to tutaj wpisuje się połowę tego, co um, jest właśnie w tych gigabajtach. Um, tylko tutaj trzeba to wpisać w megabajtach, więc 6 GB to jest 6000 MB, więc ale trzeba jeszcze te takie końcóweczki dopisać. Tutaj jak jest 2048, to to jest na 4 gigabajtową kartę. Jak ja mam 6 GB, to muszę wpisać 3072. Już to wcześniej robiłam i gra normalnie mi działała, także spoko. Jeśli macie 8 GB kartę, no to wtedy wpisujecie 4096. A jak 2GB, no to wtedy 1024, tak? Jest to takie analogiczne. No i to można sobie potem zapisać i zostawić, jakby co to jest kopia zapasowa, jakby się coś jednak zepsuło i możecie sobie ten program potem jeszcze raz zrobić i już tego nie zmieniać drugim razem. Na szczęście on to robi mega szybko, więc to też jakby trzeba było coś powtórzyć, to nie jest duży problem. No i teraz, jak wejdę w dokumenty znowu, Electronic Arts The Sims 3 i włączę sobie Device Config. On mi nadal pokazuje found zero, Match 0. tak jakby nie była wykryta ta karta graficzna, ale najlepiej jest odpalić grę, żeby, ja ją w ogóle odpalam teraz przez smooth patch jakby co, żeby ten plik się zaktualizował. Ale by śmiesznie było, jakby mi się gra nie włączyła teraz, no nie? Dobra, wyjdę sobie teraz z tej gry. O! Device config się zaktualizował i już pokazuje mi tutaj dwie jedynki, więc jest cudownie. Dodatkowa rzecz, jaką możecie zrobić, to um, wejście w ustawienia, czyli na przykład możecie kliknąć sobie prawym na pasku zadań i ustawienia paska zadań. Tutaj, jakby wejdziecie we wszystkie ustawienia możliwe i dalej system, wyświetlacz. I tutaj jest coś takiego jak grafika. Na Windowsie 10 odrobinę inaczej te opcje mogą się nazywać, jakby co. Ale na pewno znajdziecie, bo są bardzo podobne. I tutaj są różne aplikacje, i możemy ustawić sobie, wejść w opcje. I tutaj też mamy dwie, znaczy jeśli macie, no nie? Karty graficzne do wyboru i po prostu dobrze ustawić, żeby na tej dedykowanej się ta aplikacja uruchamiała. Żeby nie dawać Windowsowi jakby wolności w wybieraniu, bo on może Wam wybrać integrę i wtedy no, po prostu potencjał tej dedykowanej karty będzie zmarnowany, no nie? Trudno mi powiedzieć w jaki sposób to się łączy z dopasowaniem karty graficznej, ale zawsze sobie też dobrze po prostu połączyć te dwie rzeczy, żeby mieć pewność, że z tej grafiki dedykowanej będzie się ta gra uruchamiać. I tutaj robimy zapisz i, i tyle. No, i druga kwestia to jest dopasowanie sobie procesora. To jest dosyć proste do zrobienia. Też nie musicie jakoś koniecznie tego robić. Karta graficzna jest no, ważna w tym. Faktycznie, i to możecie sobie zrobić z automatyzowanym programem. I nawet już nie musicie koniecznie grzebać jeszcze dodatkowo w tych plikach. On wam to po prostu zrobi. Ale jeśli chcielibyście dopasować sobie procesor, to też trzeba znowu wejść w ten Graphics Rules. I tutaj, gdzie są takie wartości procesorów uber high medium low um, robimy zamiast 4 3, 2, 1, zmieniamy to na 4 3 3 3 i to jest jedyna rzecz, którą trzeba zrobić z tego co mi wiadomo e, podlinkuję wam też um, tutorial, z którego to wzięłam, który już wam linkowałam kiedyś on jest po angielsku, ale tutaj no to tylko w zasadzie dwie wartości si się zmienia, można to sobie zapisać um, i znowu sprawdźmy czy gra się włączy może ewentualnie być tak, że zrobicie na przykład tego patcha od Lazy Duchess na nowy procesor mm, i potem jeszcze sobie instalujecie na przykład Smooth Patch, i potem jeszcze sobie robicie właśnie tę kartę graficzną i te rzeczy, i potem tak raz znowu nie chce wam się odpalić, w sensie że znowu wam wywala i jej app. To wtedy po prostu robicie tego patcha od Lazy Duchess jeszcze raz, żeby to odświeżyć. Możecie nawet wybrać w tym patchu ten plik, który już został wcześniej spaczowany, yy, i to powinno potem działać. Dopasowanie tej karty graficznej może też pomagać na to, kiedy zainstalujecie jakąś podmiankę skóry albo jakąś inną podmiankę albo jakąś generalnie rzecz, która ma jakoś wyglądać w grze i ona po prostu nie wygląda, szczególnie w trybie życia. Ja z podmianką skóry właśnie miałam taki problem, że w kasie wszystko fajnie, a w trybie życia w ogóle nie było jej widać. I właśnie dopasowanie karty graficznej pomogło i ta podmianka zaczęła działać. Sami będziecie musieli ocenić, na ile to zmienia płynność i wygląd waszej gry. Ja starałam się pomóc na tyle, na ile mogłam. Jakby wiadomo, że cudów nie ma, Sims 3 nie będzie najpiękniejszą grą na świecie. <laughs> Ale widzicie, istnieją mądrzy ludzie, którzy są w stanie ułatwić nam różne trudne, skomplikowane i upierdliwe rzeczy. No i jak zwykle dziękuję bardzo za oglądanie, i widzimy się w następnym. Pa!